Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jak pewno pamiętacie, słuchajcie, mój drodzy, albo i nie pamiętacie, no to miesiąc temu zagrałem sobie w taką grę, jaką jest Lost Gamerio, czyli mój drodzy zagubioni w grach, gdzie musimy odnaleźć jakby swoją pozycję. To był film pod tytułem Nauczyłem się geografii, ale z gier wideo. Więc mój drodzy, postanowiłem w to zagrać jeszcze raz, ale tym razem tylko z grą GTA. Może to być albo GTA San Andreas, albo GTA 5 i zacznijmy sobie od GTA San Andreas. Więc pełna mapa, mój drodzy. Tu musimy sobie oczywiście dać, może dajmy z 20 rund i 10 sekund na poprawną odpowiedź. I bez ruszania. Ja się, słuchajcie, nie będę ruszał generalnie, więc no. Ja się, słuchajcie, nie będę ruszył w tej grze, więc zobaczymy. Zobaczymy, mój drodzy. Ładuje się. Dobra, start game. No start game. Czemu się nie ładuje? Dobra, chyba się załadowało już. Okej. Okay. O, jest, runda pierwsza, mój drodzy, musimy zgadnąć swoje położenie. Zobaczmy, dawno w to nie grałem. Ty. Ale ja tu nic nie mam. Dobra, to jest jakaś kopalnia, nie wiem. W sensie parking, gdzieś tutaj. Nie, to było San Fierro. Mój drodzy, bo ja nie miałem czasu, po prostu fioletowy ekran był. Dobra, to będzie las. Ja wiem, gdzie to jest, słuchajcie, chyba. To powinno być gdzieś tutaj. W tych okolicach. Nie! To było tutaj, na tej autostradzie. Boże, w 10 sekund to ja się nigdy nie wyrobię. Dobra, jeszcze raz, let's go. Co my tu mamy? Dobra, pamiętajcie, że mam zbyt mało czasu, aby to po prostu zrobić. Dobra, gdzieś tutaj strzelam. Znowu to było w tych okolicach, to było bliżej Los Santos. No dobra, zróbmy to jeszcze raz. No znowu jakaś farma, tym razem to na pewno musi być gdzieś w tych okolicach. Tutaj bym strzelał. No, czemu zawsze tam? Czemu zawsze tam to musi być? 2020 metrów byłem w ogóle. Tu mamy jakiś tunel. I ten tunel mi się kojarzy gdzieś z takim miejscem. Nie, to było tutaj. Okej. Okay. Znowu 2020 metrów, aweja. Co jest? Okej, to będzie Las Venturas. To musi być Las Venturas, moi drodzy. Las Venturas i to będzie w tym miejscu. No, bliżej tutaj, ale... Wiem, to musiało być Las Venturas, przez te palmy, no i tak dalej, wiecie, takie budynki, no. Runda siódma, zagrajmy, o, okej, okay. To słuchajcie, jest jakieś, no gdzieś tutaj to musi być, McGuess, kurczę, to było gdzieś tutaj, aha, bo tu faktycznie na mapie to widać. Ja się mapie nie przyglądam, ja stawiam tam na oko, nie? Bo 10 sekund to wcale nie tak dużo. O, to są doki. Ja wiem za bardzo, gdzie to jest. To być gdzieś w tych okolicach. No tutaj to było. Ale w dokach, bo to były doki. Była jedna misja z Ryderem związana. Jeżeli w ogóle chcecie, abym w przyszłości nagrał GTA San Andreas, no to możecie mi zostawić łapkę w górę i subskrypcję. To jest, ja wiem też, to będzie Los Santos, ale mój drodzy, które miejsce? To będzie chyba gdzieś tutaj, nie? No. Dobra, czas się skończył, ale to było w tych okolicach, chociaż i tak nieźle mi poszło, bo wystarczyło tu i tu przejechać, nie? Po ulicy, aby to wyszło. I tu mamy Las Venturas i myślę, że to będzie gdzieś w tych miejscach. No nie. Tutaj aż 1300 metrów aweja. No to nieźle. Dobra, mamy rundę 11, mój drodzy. I to jest Los Santos, ale czy to będzie chyba gdzieś w tych... W tym miejscu, nie, to nie będzie tutaj. No to było trochę dalej, na tej autostradzie właśnie. Dobra, kolejna runda, 12. O, to jest lotnisko. Słuchajcie, ja wiem, to będzie tutaj. Gdzie? Tutaj gdzieś. Dałem na pas startowy, to było trochę dalej, mój drodzy. Ja dałem na pas startowy, a to zobaczcie, to było tutaj. Na takim skrzyżowaniu, że tak powiem, dla pieszych. Ojeju, to jest za miejsce. Tu chyba nigdy nie byłem, ale mi się wydaje, że tutaj to będzie. Nie, to był na skraju tego. No dobrze wiedzieć na przyszłość. Runda 14, uwaga. O, tu widać stadion w San Fierro, więc ten stadion będzie gdzieś w tych okolicach. To ja myślę, że to tutaj gdzieś będzie. No, to było tutaj. Na autostradzie, no ale blisko, blisko.
Prawie by się udało. Mamy jakąś pustynię i... O, ja tu byłem. To jest farma węży. Tylko, że to było gdzieś chyba tutaj. Nie? Tutaj gdzieś. No nie, no tutaj bardziej. No kurde. Chciałem właśnie w tych okolicach sprawdzić, ale mówię, że jednak to nie będzie tam. Runda 16 w takim razie, mój drodzy. Szybko lecimy. To będzie oczywiście wjazd na autostradę do San Fierro. No. Zacięło mi się fajnie. No. Boże, zacięło mi się, mój drodzy. Nie mogłem nic postawić w ogóle. Czemu? Czemu mi się tak zacięło? Dobra, mamy teraz takie miejsce. No i tu to, stąd widać San Fierro, więc to najprawdopodobniej będzie gdzieś w tych okolicach. No i było to troszeczkę dalej. I dalej od San Fierro też. No ale spoko. Czemu mam taki dziwny kursor? Dobra, to będzie też San Fierro i to będzie gdzieś w tych okolicach. No, co? To było Los Santos? Okej, okay. Nigdy bym nie skarżył, że to było Los Santos. Ale dobra, przedostatnia runda, moi drodzy. I to jest doki w San Fierro, więc to będzie tutaj gdzieś. No, proszę państwa, to było troszeczkę tutaj. No tak, bo tu są doki. Tam postawiłem na jakiś budynek. Mamy jakiś... O, to jest baza wojskowa, słuchajcie, na pustyni w GTA San Andreas, więc baza wojskowa będzie tutaj. Więc to będzie w tych okolicach. No wiedziałem, wiedziałem. Po prostu. No ale i tak 300 metrów away'a prawie. Dobra. Lecimy dalej, słuchajcie, tym razem wybieramy GTA 5. Full map, tylko jest. No dobra, no i damy sobie też 20 rund i 10 sekund. Bez... Damy sobie bez move'u, bez... Czyli bez ruszania, bez zoomu oraz bez panu. Zobaczmy. Okej. Okay. Czyli zobaczcie, mamy tylko obraz przed sobą i nie możemy nawet obracać kamerą. Więc ja tutaj bym wziął te okolice. Kurde, to było przy dokach. Gdybym mógł obracać, to może bym zgadł, bo plaża była. Ojeju, to będzie ciężkie. Coś mi się tak wydaje. Mi się wydaje, że to może być tutaj. Dobra, postawię na te okolice może. No było to obok pola golfowego. Ale no słuchajcie, no. Nie wyszło mi to zbyt dobrze na tym GTA 5. Boże, będzie się jeszcze ładować, dobra, nie. Nie no. Dobra, runda trzecia. Lecimy dalej. O nie, budynek mi wszystko zasłania. No ale tutaj myślę, że bez wątpienia te okolice będą. No nie. Bez obracania kamerą. Serio, jest mega ciężko. Spróbujcie sobie sami zagrać. Ja chyba wiem, to będzie tutaj gdzieś. To musi być gdzieś tutaj. Kurde, było tu na tej drodze. No ja no. Serio. O, tutaj będzie. To chyba będą te okolice, tak mi się przynajmniej wydaje. Co? To było tutaj, przecież ja ewidentnie widziałem, że to było Los Santos. Tam nie było żadnych gór, a to było pomiędzy górami. Tu mamy jakiś wjazd na parking i mi się wydaje, że to będzie tutaj. Przecież no, po prostu daję w centrum Los Santos. O nie, to było Paleto Bay. Serio, właśnie Paleto Bay i Los Santos są trochę podobne. A to chyba był mój najgorszy, moje najgorsze trapienie niż dzisiaj. O, Atlas i Road to the Map. O, mamy faktycznie tą mapę. Dobra, to ja sobie tak ustawię może. Kurde, nie. I faktycznie mogłem zmienić mapę. Ja o tym nie wiem. Aha, teraz znowu mi się normalnie pojawia. Ja wiem, co, gdzie to chyba jest. To będzie gdzieś przy Forcie Zancudo, tak? No, w końcu. W końcu mi się tak udało blisko trafić. Przy Forcie Zancudo to było faktycznie, chociaż bym tak nie zgadł. Perfekcyjnie. Bo właśnie 10 sekund tylko było. Dobra. To będzie przy Maze Banku, więc gdzieś tutaj. No, po drugiej stronie Maze Banka, areny. No, po drugiej stronie. Okej, okay. Mamy tutaj wjazd na pustynię, więc szybciutko szukam. To będzie gdzieś takie. To... Znowu blisko Fortu Zancudo. No to nie zgadłbym. No niestety, runda 11. Dobra, nie wiem, gdzieś tutaj. O! Prawie mi się udało. Dobra, runda 12. No i teraz to będzie obok jubilera. Tylko pytanie, gdzie był jubiler? Chyba gdzieś w tych miejscach.
No, gdzieś tutaj był jubiler. Tak. Znowu będzie się słońce ładować. Znowu będzie się ładować, więc ja tutaj poczekam. Okej, okay, runda 13. No i znowu nic nie mogę zrobić i znowu tak będzie jak z GTA San Andreas, że ruszyć nie będzie, dobra. To będzie gdzieś te okolice, nie? Jak mi się wydaje, no nie, to było obok gór. Ja nic tutaj, słuchajcie, nie znajdę. No, nawet nic nie postawiłem, serio. Runda 15. Tutaj, o Jezu, nigdy nie widziałem takiego budynku w grze. Ale myślę, że to może być gdzieś tutaj, w centrum Los Santos. No, było tutaj, a ja nigdy takiego budynku w grze nie widziałem. Totalnie. Runda 16. Dobra. Co to jest miejsce? Tych miejsc totalnie nie znam, a grałem tyle czasu w GTA 5. No, było na pustyni w Sandy Shores. Zgadza się. Runda 17. Uwaga. O, tu będzie Glen Park, tak? To jest Glen Park. Mi się wydaje, że tak. Aha. Tu było gdzieś pod autostradą jakąś. Dobra, tu taki traf. O Jezu! To nie było na pustyni. O. Ja się zawsze mylę, pustynia. Ja wiem, to jest za miejsce, tylko gdzie to było na mapie, nie wiem. Nie wiem. Nie, to były te kanały. A nie. To te kanały były, bo ja myślałem, że to były te kanały. A to słuchajcie, były te tutaj. Dobra, i ostatnia runda 20, słuchajcie, mam nadzieję, że teraz pójdzie lekko. Chociaż tak też może nie być. No bo mamy jakąś autostradę i mi się wydaje, że to będzie to miejsce tutaj gdzieś. Więc postawię. No nie, to była ta autostrada. No dobra, moi drodzy, mamy nasze wyniki. I tutaj sprawdzę, ile się nagrywa, bo nagrywa nam się 12 minut, to jeszcze mam trochę czasu. Więc zagramy sobie jeszcze 5 rundek w Red Dead Redemption 2. 5 rund ustawiam, tym razem bez czasu, żebyśmy mieli czas się zastanowić. No i wszystko inne włączone. Więc dobra. Gramy, moi drodzy, w Red Dead Redemption 2. Runda pierwsza. No, runda pierwsza, dobra. Mamy jakiś las w Red Dead Redemption 2. No nie, nie lubię takich lasów. Czy ja mogę zmienić? Satelita albo game. Ale ja mapy teraz nie widzę. Halo? Mapy nie widzę. Dobra. Jeżeli to jest las, bo to może być blisko, kurczę. To może być gdzieś w tych okolicach, bo tu widzę, że to jest dużo lasów, więc stawiam. Nie, to na pewno nie będzie tu, to nie będzie. O, to było gdzieś na górze. Ale dlaczego cała mapa mi się nie załadowała? Come on. Dobra, runda druga w takim razie. Mamy kolejny las. No i to myślę, że tym razem może być też gdzieś w tych okolicach, nie? Nie, no było to tutaj, przecież Red Dead Redemption 2 nie jest w ogóle do zgadnięcia. Come on. Dobra. Okej. Co to jest za miejsce? Tu bym w to, w takie strzelał. O, to było gdzieś tam wyżej. 1000 metrów się pomyliłem. Normalnie to bardzo dużo. Więc tu widzę, że mamy jakiś obóz. Słuchajcie. A i myślę, że właśnie to też może być gdzieś tutaj. No serio, ale to jest tyle lasów, że ta gra nie jest do zgadnięcia. Okej, okay, mamy ostatnią rundę piątą w takim razie. Więc zobaczmy to sobie. Zimowa kraina. No to zimowa mi się kojarzy z tym tutaj. Więc postawmy. No, było to tam dalej, dobra. Zakończymy sobie w końcu to widzowie. Jeżeli wam się odcinek podobał i chcecie, żebym z kimś zagrał na multiplayer w ten tryb, na matchmaking, jak będzie zrobione, to zostawcie łapkę do góry i subskrypcję na moim kanale. No a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i...